serdecznie. Dziś mamy 6 dzień grudnia 2023. Idźcie i głoście. Głoście słowo prawdy Chrystusa Króla, które już przyszło. Królestwo Chrystusa Króla już przyszło. Chrystus jest tym królem w królestwie. Nie Jehowa z Ameryki. Jak tu siostrom pomóc, aby poznały Boga prawdziwego, Jezusa Chrystusa. Tak, siostry tylko znają Jehowę, a Ojca Chrystusa też nie znają. Bo jakby go znały, to by wiedziały, że jego Ojciec Chrystusowy przeklął Adama i Ewę. W bólach będziesz rodziła dzieci, rodziny dzieci w bólach. Ziemia będzie wydawać pasty, w pocie czoła pracować. I tak jest. I dał zbawienie w Synu, Jezusie Chrystusie. I ten Syn jest naszym Ojcem za Adama. Bo jak w Adamie umieramy, pierwszy Adam, w drugim Adamie mamy życie wieczne. O, zmiana jest. Tak wygląda zmiana życia człowiekowi. Witają się, ale się nie przytulają, to słabo. Miłość oziębła. Przemija kształt tego świata, rządów Pana Diabła, rządów wszystkich religii. I Chrystus obejmuje swoje królowanie na ziemi, w duchu i w prawdzie, na każdym miejscu. Dlatego zaprasza wszystkich, którzy w Niego wierzą. I teraz wszyscy mówią, że wierzą, setkowie wierzą, ale którzy w Niego wierzą, w Chrystusa, nie fałszywych bogów. Biednych, smutnych, cierpiących, Jana 15-16. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałam. Czyli Chrystus wybrał was przed założeniem świata. W Chrystusie jest zakładany świat na Jego miłości, prawdzie, sprawiedliwości, spokoju, radości. Tych, którzy nie mogą się odnaleźć w tym zepsutym świecie. Bo cały świat Sodoma, Gomora, tysiące religii, reklam, systemów. Człowiek dla człowieka wilkiem, zamiast bratem być i siostrą. Większa radość jest w dawaniu, w pomaganiu, w służeniu. Że mamy służyć. No ja przyszedłam służyć Świadkom Jehowy, usłużyć. Ale świadkowie co robią? Stoją na swoją zagładę i śmierć, bo nie chcą rozmawiać i w sercach mają nienawiść. No ale jest nadzieja. Jedyna nadzieja dla ludzkości to królowanie Chrystusa Króla, aby był nad nami królem i królował. I już obowiązuje Jego prawo, oparte na sprawiedliwości, miłości, nadziei, pokoju, radości. Rzymian 14:17. Które jest proste i zrozumiałe, nie jest uciążliwe. No jak ludzkie przepisy nie jest uciążliwe, co ludzie wymyślili,
tysiące przepisów, ustaw. Głowa do góry, zbliża się wasze wyzwolenie. No, Świadkowie Jehowy, głowa do góry. Jak poznacie Chrystusa i będziecie Mu służyć, to jest właśnie to nowe narodzenie, przemiana. I trzeba się przemienić. Umrzeć dla religii i żyć dla prawdy Chrystusa. Tu są werseciki. Jak będziecie mieli problemy z religią Świadków Jehowy i Jehowa z Ameryki, to piszcie SMS-y. No, to idźcie do stojaków, zadawajcie im pytania i sami się przekonacie, jak Świadkowie Jehowy działają. To nie boli. Właśnie pytania trzeba zadawać, bo kto pyta, nie błądzi. Jezusowi Chrystusowi też zadawali pytania, to On odpowiadał na każde pytanie. Pozdrawiamy, życzymy owocnej pracy dla Królestwa Bożego, Chrystusowego. Czy jesteś pewien, że twoja religia jest prawdziwa? No, zastanówcie się, czy wasza religia jest prawdziwa. Co jesteście? Czy jesteście w stanie udowodnić na podstawie Słowa Bożego, Pisma Świętego? Przecież Jezus Chrystus powiedział, jak przyjdę na ziemię, to czy znajdę wiarę w sercach ludzi, nie religię. Religię stworzyli ludzie. Miała uczyć o Bogu, no ale dała się w biznes, komercję, to jest amerykański, przebudźcie się, i służą organizacji, myślą, że Bogu Jehowie służą, fałszywemu, czemu nie sprawdzą, jak powstali Świadkowie Jehowy, korzenie. Że najpierw byli badaczami Pisma Świętego, a później się odłączyli i w 1931 roku przyjęli nazwę Świadkowie Jehowy. Dlaczego nie Świadkowie Chrystusa, Dzieje Apostolskie 1:8? No dlaczego nie? Dowiedz się, czy ma to wspólnego religia z wiarą. No i możecie dzwonić i możemy rozmawiać. Kto ma wiarę w Boga, ten nie boi się rozmawiać o Bogu prawdziwym, żywym Chrystusie, baranku. To idźcie za barankiem, siostry. No, dziękuję za współpracę. Pogłosimy Chrystusa Króla. Czy szczerze, czy nie szczerze, to i tak jest głoszony Chrystus na cały świat. Bo Chrystus jest prawdziwym Bogiem, wszechmogącym, który daje życie. Jest prawdą, drogą i życiem, Świadkowie Jehowy. Zapamiętajcie. Droga, prawda i życie wieczne. Jezus Chrystus, Bóg prawdziwy, jedyny, żywy. Błogosławię.